Od początku obowiązywania ustawy antyprzemocowej policja niemal 540 razy zastosowała środki mające na celu izolację domniemanego sprawcy przemocy od ofiary. W tym czasie funkcjonariusze stwierdzili 118 naruszeń. Ustawa antyprzemocowa w życie weszła 30 listopada ubiegłego roku. Na jej mocy policji oraz żandarmerii wojskowej nadano specjalne uprawnienia. Mogą one potencjalnemu sprawcy przemocy domowej wydać natychmiastowy nakaz opuszczenia mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakaz zbliżania się do niego. Osoba objętymi takimi decyzjami, która nie zastosuje się do nich, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Naraża się w ten sposób na odpowiedzialność wykroczeniową egzekwowaną w trybie przyspieszonym. Z danych udostępnionych przez Komendę Główną Policji wynika, że do ubiegłego czwartku policja wydała 62 nakazy opuszczenia mieszkania oraz 100 zakazów zbliżania się do niego. W 377 przypadkach zastosowano oba te środki jednocześnie. Policja stwierdziła 118 naruszeń, w tym 14 przypadków złamania nakazu opuszczenia mieszkania, 67 przypadków naruszenia zakazu zbliżania się do niego oraz 37 przypadków niestosowania się do wydanego jednocześnie zakazu i nakazu. Na decyzję policji i żandarmerii od 30 listopada do 31 grudnia ubiegłego roku do sądów rejonowych wpłynęły jedynie 3 zażalenia. 2 z nich zostały oddalone.